Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzimy do Was z propozycją kolejnej gry, a będziemy dzisiaj grać w... Uno Psi Patrol. Będziemy grać w Uno Psi Patrol. Zapraszamy na film. Cześć. Jest to gra Uno Junior, przeznaczona dla dzieci w wieku 3+, czyli od 3 roku życia, od 2 do 4 graczy. Dzisiaj będziemy grać z Michalinką, obie, i zaraz Wam powiemy. Są tu 3 stopnie trudności. Zaczniemy od najłatwiejszego, pokażemy Wam wszystkie 3. Zaczniemy od najłatwiejszego. Jest to gra karciana. I jak to wygląda? Zobaczcie, no z jednej strony pięknie karty, podpisane Uno Junior, Psi Patrol, a z drugiej strony, zobaczcie, mamy piękne pieski z Psiego Patrolu i oprócz tego będą dodatkowe karty. Wszystko Wam wyjaśnię w trakcie grania gry i zobaczcie, jest piesek. Gra polega na tym, aby położyć kartę, dopasowując do karty na stosie i musi być albo ta sama cyferka, albo kolor karty, albo piesek, także 3 możliwości. I zaraz jak to będzie wyglądać, wszystko Wam pokażemy. Zaczniemy od poziomu najłatwiejszego, czyli podstawowego. W tym poziomie grają tylko karty z numerkami. Specjalne karty odrzucamy. Rozdaję karty, po 5 kart dla każdej z nas. 5. Reszta kart jest na stosie. I teraz każda z nas robi sobie wachlarzyk. Jedną kartę wyciągam i zaczyna Michalinka. Będziemy dopasowywać karty do tej, co jest obok stosu. Michalinka zaczyna. Czyli szukasz albo cyferki, albo pieska takiego, albo koloru. Dobra, Misia. I dopiero mam nic. Jeśli Michalinka nie ma żadnego pieska dopasowanego tutaj do środka, albo cyferki, albo zielonej karty, to dobiera kartę ze stosu. A ja mam i kładę. Kolor zielony. I teraz Michalinka, ok, 6 położyła i nawet piesek Ci się jeszcze zgadza. Super, dopasowałaś. No dobrze, to ja dam różowy kolor. I teraz, zasada kochani jeszcze jest taka, że jak nam zostanie tylko jedna karta tutaj w ręce, to trzeba powiedzieć Uno. I wtedy przeciwnik wie, że aha, za chwilę ta osoba może skończyć grę. No dobra. Marszal. O, proszę bardzo, Marszal jest tutaj. Marszal. Uno! Została mi już tylko jedna karta. I wygrałam. Kochani, teraz kolejny poziom, średnio zaawansowany. Tutaj dokładamy, zobaczcie, karty takie ze strzałeczkami. To oznacza, że będziemy zmieniać kierunek gry. Najlepiej to wychodzi w momencie, kiedy gra więcej osób niż 2. Ale my Wam pokażemy, jak to wychodzi. Dokładamy kartę postój z takim właśnie kółeczkiem. Czyli osoba następna, tak jakby traci kolejkę. I dokładamy kartę taką specjalną. To jest taka kolorowa karta, kolorowe kółeczko. I bardziej owal chyba. I tu ta karta powoduje to, że na obojętnie jaki kolor kładziemy kartę i wtedy sami wyznaczamy, o który kolor chcemy, żeby był następny. Wrzucamy te karty teraz do talii. Proszę bardzo. Daj, ja potasuję. Dobra. Potasujemy, żeby one się dobrze tam wymieszały. No dobra. I uwaga. I znowu to, ta sama zasada. Po 5 kart rozdaję. 5. I karty na stosie. Wyciągam kartę. O, akurat zmiana kierunku, ale to nie szkodzi. Teraz zaczynam, Misia, może ja co? A
Okay. Teraz zaczynam ja. No dobrze. No to kładziemy. Proszę bardzo. Do koloru. Teraz ty, Michalinka. Sky. No dobra, czy postój? Dla ciebie? No musi Michalinka stać, bo nie ma. Jakby miała jeszcze jedną taką kartę, mogłaby mi przebić i wtedy ja dostaję dwa postoje. I teraz ja muszę sobie dopasować. Szukam któregoś z tych piesków. Dobra, mam Rabula. I teraz Michalinka. Liberty. Uno. Czyli zmiana kierunku. Michalinka zastosowała kartę zmiany kierunku, czyli ja teraz nie ruszam się, znowu rusza się Michasia. Uno. O, dobrze, że powiedziałaś, bo już miałam kłaść kartę. Gdyby Michalinka nie powiedziała Uno, niestety dostaje wtedy dwie karty ze stosu dodatkowo. No to grałam. No dobra, i na tym runda się kończy. Kochani, przechodzimy teraz do ostatniego poziomu, poziom zaawansowany. I tutaj w tym poziomie, zobaczcie, dochodzą kolejne karty. Jest to plus 2 albo plus 1. Czyli przeciwnik albo musi wziąć dwie karty, albo będzie musiał wziąć jedną kartę. I dokładamy do naszej talii. Tasujemy. Dobra, tasujemy. I znowu będzie ta sama zasada, rozdaję po 5 kart. Robię stosik, wykładam jedną kartę obok stosiku. Dobra. Gotowa? Tak. Dobra. 3, 4, 5. I wykładam kartę. Proszę bardzo. I Michasia, tym razem ty zaczynasz. Proszę bardzo. Dobra, proszę. Marszał, proszę bardzo. Niebieski. O, i Michalinka położyła mi kartę koloru i powiedziała, że musi być teraz kolor niebieski. No dobrze, dobrze, że mam, to kładę niebieską. Jakbym nie miała, musiałabym dobrać z tego stosu. No kurde. A nie masz akurat? Kurczę, ja chyba też nie mam. To też dobieram. Gdyby się okazało, że dobieram stąd kartę i mam, będę mogła położyć, to jak najbardziej mogę od razu tą kartę wyłożyć. Dobrze, Michasia teraz. Też nie masz? I ja też nie mam. O, mam. O, dobra. Zmiana kierunku, czyli ty? Nie. A, postój, przepraszam, to jest postój. Zapomniałam, masz rację, postój. No dobra, to ja stoję. To teraz ty. No dobra, nie mam. Dobieram. O, proszę bardzo. Uno. Uno, no to proszę bardzo. Ja już nie mam. A, zgadza się, Marszał. Rzeczywiście, Michasia wygrała. Kochani, gra właśnie wygląda w ten sposób, co Wam zaprezentowałyśmy. Nie trafiłyśmy akurat żadnej karty plus 2 bądź plus 1, ale wyjaśniłam Wam, na czym polega. My gramy dalej. Udało mi się wygrać dwa razy, Michalinka tylko raz, ale co, robimy rewanż? Robimy rewanżyk. A Was zapraszamy już na kolejny odcinek. Cześć!